Dzisiejsze wideo jest inspirowane wczorajszym filmikiem na kanale Otwarte Klatki na temat Szczepana Wójcika. Gorąco polecam ich wideo. Ja tymczasem zamierzam dorzucić kilka informacji, które co nieco poszerzą naszą perspektywę. Jako tło wyświetla ci się w tej chwili chamskie oblicze samego Szczepana Wójcika, wycięte z jego własnego bloga na portalu Świat Rolnika. Czytamy tytuł: każdy, kto twierdził inaczej, powinien stanąć przed ludźmi i przeprosić. Czyli znów ten szkodnik społeczny pozuje na męża stanu, reprezentanta narodu i wartości narodowych, może nawet katolickich. Choć to akurat nie jest głównym wątkiem dzisiejszego filmiku, to szybciutko ustalmy, o co mu chodzi tym razem. Otóż jesienią Komisja Europejska przedstawi parlamentowi wniosek obywatelski w sprawie zakazu hodowli zwierząt w klatkach, który miałby obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej. Jego vacatio legis przewiduje się na 3 lata. Sytuację tę buńczucznie komentuje Szczepan Wójcik. Walczyliśmy z takim lobbingiem przez wiele lat. Sądzę, że przed unijnymi rolnikami wielka batalia. Tym razem jesteśmy lepiej przygotowani. Natomiast wszyscy ci, którzy mydlili nam oczy podczas prób wprowadzania zakazu futerkowego i mówili, że chodzi tylko o norki, dziś powinni stanąć przed ludźmi i przeprosić. No tak, ci, którzy walczyli o życie, powinni się teraz wstydzić. Chociaż tak na serio, jeżeli chodzi o zakaz tych ekstremalnie barbarzyńskich hodowli, to nawet nie można powiedzieć, że to jest walka o życie. To jest zaledwie walka o poprawę warunków tych bezprawnie wykorzystywanych zwierząt. I tak, no na pewno jest to powód do wstydu i do przepraszania. 3 sprawy, które dosłownie szybciutko chcę tutaj skomentować, bo naprawdę mam o wiele większą bombę dla was. Ale po pierwsze, niech Szczepan Wójcik wskaże choć jedną osobę, która mówiła kiedykolwiek, że chodzi tylko o norki. Bo przecież nawet w zakazie hodowli zwierząt futerkowych zawsze chodziło o wszystkie tego typu hodowle. Nigdy nie chodziło o same norki, a chociażby w samej Polsce, z tego co przed chwilą sprawdzałam, na futra hodowane są lisy, jenoty, szynszyle, króliki, no i oczywiście norki. Po drugie, no oczywiście uderzająca jest ta parszywa manipulacja emocjami czytelników. Sugestia, że jacykolwiek obrońcy elementarnej przyzwoitości są winni przeprosin zbrodniarzom i terrorystom. Żart i kpina z inteligencji czytelników i ich poczucia przyzwoitości. 3 sprawa. Ten niebezpieczny człowiek, który już nieraz udowodnił, że nie ma żadnych zahamowań moralnych, sugeruje, że jego banda jest tym razem lepiej przygotowana. Co to znaczy? Czy jest jeszcze coś, do czego te rzezimieszki do tej pory się jeszcze nie posunęli? Przyjrzyjmy się, do czego są zdolni bracia Wójcik i spółka na podstawie najnowszych doniesień prasowych oraz paru dodatkowych ustaleń. Szybciutko dojdziemy, czy Szczepan Wójcik wraz z bratem Wojciechem to tacy faktycznie mężowie stanu, patrioci, czy może zakłamani pozerzy, karierowicze i oportuniści, wykorzystujący każdą sytuację i każdego wokół. Koniecznie zostańcie do końca, bo najmocniejsze fakty pojawią się właśnie na końcu. Zacznijmy od fragmentu artykułu w magazynie Wprost sprzed paru dni zatytułowanego Królowie branży futerkowej w Polsce, jeden z braci zatrzymany przez rosyjskie FSB. Odczytam fragment tego artykułu. Szczepan Wójcik, protestując przeciwko Zielonemu Ładowi, współpracuje z radykalnymi organizacjami hodowców i prorosyjskimi partiami. Szczepan kieruje też lobbingową fundacją, której zarządów PiS doradzało aż 7 polityków tej partii. Zarządów Zjednoczonej Prawicy założone organizacje otrzymywały milionowe dotacje. A teraz sprawa Wojciecha Wójcika. Drugi z braci, Wojciech, w maju został zatrzymany przez funkcjonariuszy rosyjskiej FSB. Królewiecka prokuratura zarzuca mu próbę przekupienia inspekcji weterynaryjnej. Za 3000 dolarów miał domagać się wystawienia certyfikatów koniecznych do eksportu futer z Rosji do Azji. Wojciech Wójcik wyszedł z aresztu po wpłaceniu 50 milionów rubli kaucji, czyli około 2,3 miliona złotych. I teraz,
Cofnijmy się do całej batalii o zakaz hodowli futrzarskich w Polsce. Czy przypominacie sobie, jakie były sztandarowe hasła, kontrargumenty obrońców branży futrzarskiej? Po pierwsze, kpiono z naszej naiwności. Twierdzono, że jeżeli zabronimy hodowli futrzarskich w Polsce, to te biznesy przeniosą się do krajów o niższych standardach, na przykład właśnie do Rosji czy do Chin. Czyli to rzekomo my, Polacy, mieliśmy być tym gwarantem jako takich standardów. Że to niby my bardziej troszczymy się o te zwierzęta, bo jesteśmy troszeczkę lepiej ucywilizowani, może bardziej uczciwi. Nie wiem, jakie tu jeszcze epitety miałyby usprawiedliwiać takie stanowisko, że jednak my zrobimy to lepiej, że już lepiej dla tychże zwierząt, żebyśmy to my robili, a nie oni, na przykład Rosjanie. To był pierwszy taki, no w zasadzie koronny argument. Oczywiście drugi, spoza dziedziny etyki, odnosił się do interesu narodowego. Szczepan Wójcik i cała ta ekipa bardzo często odwoływali się do interesu narodowego, że rzekomo ta branża przynosi dochody, a Szczepan Wójcik to przecież taki wielki patriota, jemu chodzi o Polskę, o Polskę. Przecież jemu chodzi o to, żebyś to ty, drogi rodaku, jeździł lepszymi drogami. Doświadczył skutków wspaniałomyślności dobrodzieja Szczepana Wójcika, który tak bardzo dba o naród polski. Zobaczmy, ile warte są te ich argumenty, czy to faktycznie tacy zatroskani obywatele. Czytamy dalej. Wojciech, czyli brat Szczepana Wójcicha, w Rosji inwestować miał co najmniej od 2021 roku, czyli już dawno rozpoczął biznes w Rosji. Czyli tak się bali, że biznes przeniesie się do Rosji, a tymczasem to oni pierwsi wykonali taki ruch. W radzie nadzorczej jednej z firm zasiada Konrad Piwoński, który jest powiązany z wybranym z list PiS Jarosławem Sachajką. Wójcikowie rok przed wojną w Ukrainie kupili tam jedną z ferm, która potem popadła w kłopoty po rosyjskiej inwazji, czyli już widzimy, że bracia Wójcik nie tylko zainwestowali w Rosji, ale również w Ukrainie. Czyli już od dawna odprowadzali kapitał z Polski na wschód i tam inwestowali. Szczepan zapowiedział interwencję w sprawie zabitych pracowników, ale jednocześnie umacniał biznes w Rosji. Tam w pewnym momencie doszło do wpadek. Przyłapano pracowników opróżniających cysterny ścieków na pole. No faktycznie, to ta polska jakość, prawda? Te polskie standardy. Ferma stała się też ogniskiem choroby zakaźnej i została poddana kwarantannie. Pojawiły się także zarzuty, że ferma zasmradzała okolice. No to jest chyba oczywiste. Nie da się prowadzić takiej działalności bez zatruwania życia okolicznym społecznościom, bez zatruwania środowiska i bez narażania wszystkich wokół na poważne choroby. A teraz przejdźmy do szczegółów, które udało mi się ustalić, zadając pytania sztucznej inteligencji. Czyli zacznijmy od faktografii. Wojciech Wójcich został zatrzymany przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa w Rosji. Zarzucono mu próbę przekupienia inspekcji weterynaryjnej. Konkretnie miał domagać się wystawienia certyfikatów koniecznych do eksportu futer z Rosji do Azji, za co miał wręczyć łapówkę w wysokości 3000 dolarów. Ja na to zapytałam, jakich certyfikatów potrzebował Wojciech Wójcich? Odpowiedź brzmi, Wojciech Wójcich potrzebował certyfikatów weterynaryjnych, które były konieczne do eksportu futer z Rosji do Azji. Te certyfikaty miałyby potwierdzać, że produkty spełniają odpowiednie standardy zdrowotne i jakościowe. W tym przypadku chodziło o certyfikaty, które poświadczałyby, że futra nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi ani zwierząt. Czyli bracia Wójcik w pełni świadomi, że swoją działalnością wprowadzają zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, zdecydowali, że zdrowie
ludzi i zwierząt nie ma dla nich najmniejszego znaczenia. Liczy się tylko kasa, kasa i kasa. Więc są skłonni narazić zdrowie ludzi i zwierząt, aby tylko dobić targu. Uciekli się do próby przekupstwa. I teraz powiedz mi, drogi widzu, czy droga osobo widzowska, jak wolisz, czy wierzysz w coś takiego, że to był ich pierwszy raz? Czy taka dziewica w kwestii korupcji naprawdę odważyłaby się, żeby coś takiego zrobić po raz pierwszy w życiu na obcym terenie, w obcym kraju? Bo ja w coś takiego nie wierzę. Żeby odważyć się na taki krok w obcym kraju, to już naprawdę trzeba mieć lata praktyki, dziesiątki tego typu doświadczeń. Wiedzieć, jak ludzie na to reagują, kiedy można sobie na to pozwolić. Więc ja osobiście nie tylko nie wierzę, że to był ich pierwszy raz, nie wierzę nawet, że to był jeden z pierwszych razów, że na przykład to był 8 czy 10 raz. Myślę, że to jest ich stały sposób działania. Że po prostu w ten sposób wpływają na polityków, jednych terroryzują, wyrzucając im gnój pod drzwi i w ten sposób dając im wyraźnie do zrozumienia, że znają ich adresy, ale kogo można, kogo się da, to zapewne korumpują. $3000 za wystawienie fałszywego świadectwa weterynaryjnego. Pomyślcie, ile kasy wręczyli w Polsce niejednemu politykowi za zablokowanie ustawy antyfutrzarskiej. Ile zapłacili Rydzokowi za jego poparcie. Pytam dalej, sztuczną inteligencję. Jakie choroby miały norki Wojciecha Wójcika? Odpowiedź. Norki Wojciecha Wójcika były dotknięte kilkoma chorobami. W tym choroba aleksandryjska, inaczej zwana chorobą zielonkową. Jest to wirusowe schorzenie, które atakuje układ oddechowy i pokarmowy norek. Objawy obejmują gorączkę, kaszel, biegunkę i ogólne osłabienie. Niestety choroba ta jest często śmiertelna dla tych zwierząt. I to są te standardy, te polskie standardy, które polscy królowie branży futerkowej pojechali wprowadzać na Dziki Wschód. Biegunki, gorączka. I pomyślmy, jakie gówniane warunki bytowe prowadzące do takiego stanu tych zwierząt. Zadaję kolejne pytanie. Czy wirus jest obecny w futrze martwej norki? Odpowiedź brzmi tak. Wirus choroby aleksandryjskiej, inaczej zielonkowej, może być obecny w futrze martwej norki. Wirusy mogą przetrwać na powierzchni skóry i futra po śmierci zwierzęcia. Dlatego ważne jest, aby zachować ostrożność podczas obchodzenia się z futrem norek, zwłaszcza jeśli istnieje podejrzenie zakażenia. A tam mieliśmy stwierdzone zakażenie. I pomimo tego zagrożenia, pomimo że ten wirus jest obecny w futrze, już nawet po zabiciu tej norki i wprowadza to stan zagrożenia, to mimo to bracia Wójcik nie mają żadnych zahamowań, aby dosłownie po trupach dążyć do celu, a celem jest tylko wzbogacenie. Ja tu nie widzę tego interesu polskiego narodu, polskiego rolnika. Widzę krętactwo, korupcję i mafijną mentalność dążenia po trupach do celu. I to wszystko na dziś. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.